szukaniem dobra wspólnego. Zarówno wtedy, kiedy jest naiwnie dobra w treściach, przekazach, jak i wtedy, kiedy wyzwala diabła. Bo diabeł również jest elementem naszego życia. I nie można go w imię ochrony takich czy innych wartości, pozycji religijnych dezawuować w sztuce i w kulturze. I znowu technika troszkę zawodzi. Kończę już, szanowni państwo. Kultura czynnikiem wzrostu. Po pierwsze, kultura w środowisku konwergentnych mediów z wagą dostępu do kultury, z tą nową ścieżką od odbiorcy do twórcy i z tożsamością lokalną w globalnym kontekście, bo to nieprawda, że zatracimy nasze specyficzne, mocne, silne wartości kulturowe, jeśli będziemy otwarci na świat. Dalej, różnorodność oferty spędzania czasu wolnego to jest bardzo ważne w świecie współczesnej gospodarki, ciężkiej pracy, wysokiej wydajności, ale też ważne jest, żeby ta oferta kultury spędzania czasu wolnego miała w swoich różnych obiegach i wysokie, i niskie wartości, ale dawała naprawdę swobodę indywidualnego wyboru, a to oznacza, że wysoka wartość również musi być powszechnie dostępna. Gospodarka w relacji z kulturą w tym nowym świecie to nie tylko kapitał społeczny, ale to także orientacja marketingowa w samej gospodarce. Nastawienie na gust konsumenta. On kreuje gust, ale my mu podpowiadamy. Ta orientacja bohemiańska we współczesnym marketingu, czyli kreatywność, budowanie przewag, także w walce o rynek jest bardzo istotna. Rozwój przemysłów kulturowych i wreszcie kultura, kapitał społeczny z tą indywidualizacją rynkowego wyboru, ale i wspólnotą wartości. O rynku chwilę. Rynek jest przestrzenią wolności. Kultura jest przestrzenią wolności. Polityka jest przestrzenią służby. Trzeba pamiętać o tym zróżnicowaniu. Źle robimy, jeśli chcemy powiedzieć, że rynek nami rządzi, a my nie umiemy rządzić rynkiem. Ja mam bardzo głębokie przekonanie, że w tej trudnej, bolesnej debacie pierwszego dnia zabrakło nam spokoju w wyjaśnieniu sobie, że rynek nie musi być ograniczeniem. Że nie ma dychotomii między tym, co rynkowe, a tym, co jest interwencją państwa. Że musi istnieć uzupełnianie. Że to my decydujemy o tym, co robimy z rynkiem, a nie rynek ma za nas decydować. Kryzys światowy, na który patrzymy, dokonuje tej zmiany w myśleniu i nie powinniśmy zostać z tyłu. Po drugie, jeśli patrzymy od tej strony rynek państwo na inwestycje w kulturę i w kapitał społeczny, to być może nie ten spór między ekonomią a niewinnymi czarodziejami powinien być wzmacniany, jak to było pierwszego dnia, tylko nowe spojrzenie na ekonomizację kultury poza prostym urynkowieniem. Ekonomizację, w której nie będziemy unikali pytania, jakie nakłady są potrzebne, ale silniejsze będzie pytanie, jaką wartość uzyskamy z tych nakładów. Bo kultura wnosi wartość i symboliczną, ale i materialną. To nie jest tak, że nie można tego zmierzyć. Społeczeństwa silne kulturą, silne kapitałem społecznym mają bardzo dobre wyniki w swoim rozwoju gospodarczym. I o tym właśnie powinniśmy pamiętać. Szanowni państwo, wydaje mi się, że Kongres Kultury, ten, w którym uczestniczymy, może być bardzo ważnym punktem zwrotnym. Tak jak w 1936 roku Kongres Kultury we Lwowie, łącznie ze swoją retoryką lewicową, ale wymierzony przeciwko totalitaryzmowi rodzącemu się wówczas w świecie, pokazał siłę i odporność kultury na zło totalitarne. Tak jak Kongres Kultury Polskiej w grudniu 1981 roku pokazał siłę i moc kultury
wobec zagrożenia totalitarnego. Tak ten Kongres Kultury może, pokaże naszą siłę w rozwiązywaniu problemów, wyzwań, o których myślimy na przyszłość i tego, że nie ma sztucznej opozycji między światem gospodarki, światem różnego rodzaju aktywności, a światem kultury. Czy niewinni czarodzieje spotkają się z ekonomistami? Na razie się rozeszli, ale może to spotkanie nastąpi. I ono nastąpi także wtedy, kiedy uświadomimy sobie, komu nasze myślenie o przyszłości kraju, o uruchomieniu kultury jako czynnika rozwoju dedykujemy. Dedykujemy je następnemu pokoleniu. Dedykujemy je naszym dzieciom albo naszym wnukom, a także samym sobie. Jest taka piękna piosenka do słów Agnieszki Osieckiej, śpiewana przez Krystynę Sienkiewicz i Piotra Frączewskiego. W kulturze była to Okudżawy, która brzmiała: ach panie, panowie, tak mało ciepła w nas. Dziękuję.